Wysoki, szczupły mężczyzna o bystrym spojrzeniu wkracza do sterylnie czystej biblioteki. Jego ruchy są szybkie i precyzyjne, jakby każdy krok był dokładnie zaplanowany. Rozgląda się, a jego oczy błyszczą z podniecenia na widok niezliczonych tomów, uporządkowanych z pedantyczną dokładnością. Podchodzi do najbliższego regału i delikatnie przesuwa palcem po grzbietach książek, sprawdzając, czy są ułożone idealnie równo. Nagle jego wzrok pada na lekko przekrzywiony egzemplarz. Bez wahania go poprawia, a na jego twarzy pojawia się wyraz ulgi. Zauważa bibliotekarza i zaczyna z nim ożywioną dyskusję na temat systemu katalogowania, gestykulując energicznie i proponując usprawnienia. W miarę jak zagłębia się w bibliotekę, jego ruchy stają się bardziej metodyczne, a spojrzenie coraz bardziej skupione. Zaczyna porządkować stolik z czasopismami, układając je według dat i tematów. Jego energia, początkowo chaotyczna, teraz znajduje ujście w precyzyjnych, użytecznych działaniach. Precyzyjny chaos czy misja Regulusa się powiedzie? Merkury wchodzi w znak Panny o godzinie 0:42 26 lipca tegoż roku. Oczywiście mówimy o wejściu w Warszawie i horoskopie na ten moment wyliczonym. Mam nadzieję, że historyjka opowiedziana pokazała Wam, jak jakość Merkurego czuje się w znaku Panny, w jaki sposób ten znak wpływa na Merkurego i jak Merkury wpływa na znak. Merkury w Pannie jest wywyższony, co znaczy, że dobrze się czuje w tym otoczeniu. Ta z pozoru siłą uporządkowana struktura wcale mu nie przeszkadza, bo jest bardzo elastyczny, inteligentny i jest się w stanie dostosować praktycznie do każdych warunków i też na nich skorzystać, z nich się nauczyć. Co myślę, że też pokazuje film. Tak już w sensie ogólnym i to takim generalnie dla wszystkich, bo w tym znaku Merkury będzie generalnie na całym świecie, nie tylko w Polsce. Sprzyja skutecznej komunikacji, organizacji oraz dbałości o szczegóły w codziennych sprawach i administracji. Priorytetem staje się edukacja, zdrowie publiczne oraz efektywność pracy. Jesteśmy bardziej skłonni do rozwiązywania problemów w sposób logiczny i metodyczny, co umożliwia wypracowanie praktycznych i trwałych efektów. Bardziej postawimy na rozwój technologiczny i naukowy, co da korzyści w postaci lepszego zarządzania zasobami i innowacyjnych projektów. Jak zawsze, no, postawienie na rozwój daje korzyści. Merkury w Polsce, w tym znaku Panny, jest w czwartym domu. I wtedy już to dla nas bardziej ma znaczenie, że ta komunikacja i organizacja będzie się przejawiała bardziej w sprawach związanych z nieruchomościami i sprawami rodzinnymi. I tutaj nieruchomości, to nie mam na myśli, nie wiem, budynków jakichś administracyjnych na przykład, czy generalnie handlem nieruchomości. Chodzi tutaj o nieruchomości jako miejsce mieszkania, tak? Jako to zabezpieczenie dachu nad głową i generalnie ważniejsze stanie się bezpieczeństwo i stabilność naszego domowego, znanego otoczenia, a także poprawa warunków życia, co przełoży się na zaplanowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej. No mamy dyskusję o planach pociągowych w naszym kraju, to jest dobry moment na to, żeby właśnie takie rzeczy zaplanować, dlatego że oczywiście Merkury w tej Pannie będzie około półtora miesiąca, bo zrobić w niej jeszcze retrogradację, o czym będzie następny, jeszcze będzie film o retrogradacji, o tym jak on się tam zatrzyma, żeby iść z powrotem do przodu, będą kolejne horoskopy, ale ten jest najważniejszy, jeżeli chodzi o samo wejście i pokazuje, że no właśnie takie kwestie planowania tego typu rzeczy, jak właśnie ta sieć kolejowa w kraju, to jest doskonały moment na to, dlatego że oczywiście nie zdąży się przez ten czas tej sieci wybudować, ale fakt, że ona zostanie zaplanowana w taki sposób mądry, logiczny, poukładany, z wykorzystaniem naprawdę całego potencjału intelektualnego, jaki mamy, to jest bardzo dobrze, bo potem łatwo będzie te plany realizować, bo nie będzie żadnych w nich dziur ani nieścisłości.
i potem no, będziemy z nich mieli pożytek, a w sumie chyba o to chodzi. Jeżeli chodzi o aspekty Merkurego, on tutaj, no widzicie od niego różnego koloru kreski, niemniej jednak one nie są wystarczająco silne, żeby o nich mówić w tym horoskopie. Dlatego no, zasadniczo nie ma takich, które byłyby godne uwagi, poza dwoma, do których wrócę, ale one też są inne i tylko przy okazji o nich powiem. Najważniejsze jest, co już tutaj nawet widać, to jest kawałek nazwy, ale to jest gwiazda Regulus. I ona sobie siedzi praktycznie na tym Merkurym, bo ona jest w 10 minucie mniej więcej teraz tego pierwszego stopnia panny. Więc de facto no spotykają się w swoich objęciach tutaj na dzień dobry. I to jest bardzo dobry znak, bo gwiazda Regulus to jest gwiazda królewska, wnosi energię honoru, sukcesu, autorytetu, no jak na króla przystało. I uwypukla w ten sposób rolę przywództwa i odpowiedzialności w zarządzaniu posiadanymi zasobami. Ten układ sprzyja klarownej i skutecznej komunikacji, która jest nie tylko praktyczna, ale także pełna autorytetu i szacunku, co stabilizuje i wnosi harmonię w życie domowe oraz społeczne. To nasze domowe, lokalne, tak? Ale to też ma wpływ na horoskopy indywidualne, tyle że już zależy, gdzie u kogo sobie się znajduje. Wspomniane wcześniej działania na rzecz poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców, czyli nas w gruncie rzeczy, będą prowadzone z naciskiem na mądrość i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji. Aż trudno uwierzyć, nie? Ale miejmy nadzieję, że ten Regulus nam tutaj rzeczywiście w tym pomoże. Wsparcia doczekają się też projekty związane z polityką mieszkaniową oraz ochroną i promocją narodowego dziedzictwa. To też są bardzo ważne kwestie. No, ośmielę się stwierdzić, że ta polityka mieszkaniowa nawet bardziej, bo jeżeli ludzie nie mają domu, to nie czują się bezpiecznie i tak naprawdę mamy przyczynę całego eksodusu Polaków na cały świat, żeby właśnie znaleźć ten swój kawałek podłogi i szkoda, że dotychczas jeszcze większość nie jest w stanie cieszyć się swoim domem, w swoim domu. Ale mam nadzieję, że akurat właśnie przynajmniej te plany, które teraz powstaną w tych kwestiach, rzeczywiście będą mądre, będą odpowiedzialne i będą pożyteczne i wreszcie coś przyniosą konkretnego, pozytywnego w tej dziedzinie. A wracając do tych dwóch aspektów, o których mówiłam, że wspomnę, to są takie dwie przerywane zielone kreski. Jedna idzie do Neptuna od Merkurego, a druga idzie do Plutona. To są kwinkuksy. One są tutaj niby zielone, co wróżyłoby coś niby dobrego. Na wyrost ten kolor. On nie jest taki specjalnie wspierający i jest w ogóle za słaby, żeby o nim w tym horoskopie mówić, ale istotne jest to, że Merkury tak naprawdę leży w midpunkcie między tymi dwoma planetami. Oczywiście jak się tak na to patrzy, no to tutaj jest ten midpunkt, a on jakby w opozycji do niego. Ale są dwa midpunkty. Jedni twierdzą, że to jest opozycja do midpunkta, ale są znowu dwie szkoły w astrologii. A ponieważ, no ja założę, że tutaj jednakowoż jest ten midpunkt. Z drugiej strony po prostu patrząc, tak jak idziemy z tej strony, to tutaj mamy pięć znaków i tutaj mamy pięć znaków, więc Merkury leży po środku drogi między tymi dwoma planetami. Czy to z jednej, czy to z drugiej strony, to jest nadal środek drogi i można przyjąć, że to jest midpunkt. Może taki trochę dalszy, ale jest. I to jest akurat dobrze, że on tutaj jest, dlatego że po tych latach rządów Neptuna, jak wam powtarzałam prawie w każdym horoskopie, jak patrzyliśmy na ten łańcuszek władztwa, zawsze dochodziliśmy do Neptuna, który siedział nad horoskopem i owiewał tą mgłą tajemnicą. Tutaj tak nie jest, do tego też dojdziemy. Ale sam fakt właśnie, że Merkury jest na tym punkcie między Neptunem a Plutonem, daje nam zdolność do przenikania iluzji i odkrywania ukrytych prawd. Co sprzyja oczywiście rozwiązywaniu nie tyle skomplikowanych problemów, co demaskowaniu manipulacji i manipulantów. No, nie wiem, czy zauważyliście, ale zaczęło się już coś w tej dziedzinie dziać. Jeszcze nie do końca wiemy, kto jest manipulowany, a kto jest manipulantem,
Ale myślę, że te nadchodzące tygodnie nam dadzą odpowiedź. No gorzej będzie, jak Merkury wejdzie w retrogradację, ale on wtedy nie będzie już w tym miejscu, więc nie będzie też miał wpływu, nie będzie to tak bardzo rzutowało na ten układ, bo ten układ i tak jest na cały pobyt Merkurego w Pannie. A potem będą pewne modyfikacje, jak on wejdzie w tą właśnie retrogradację, po tym jak będzie szedł z powrotem do przodu. Niemniej jednak, teraz musimy się skupić na tym, że on do tego wyłonienia prawdy się zdecydowanie przyczyni. Na poziomie jednostek podkreśla potrzebę głębokiej introspekcji i refleksji, prowadząc do duchowych i psychologicznych przełomów. To jest też ważne, wrócimy do tego. W Polsce można oczekiwać wzrostu intuicji oraz zdolności do odbierania subtelnych sygnałów z otoczenia w sprawach związanych właśnie z domem, rodziną, tradycją, no tych rzeczach, o których tak naprawdę już mówiłam. Wspiera działanie mające na celu uzdrowienie społecznych i politycznych problemów poprzez dogłębną analizę i strategiczne podejście, łącząc praktyczne myślenie z duchowym zrozumieniem. I to jest możliwe. I to jest potrzebne, dlatego że my powinniśmy z jednej strony właśnie spojrzeć trzeźwo na rzeczywistość, nie kłócić się z faktami, nie negować ich, tylko podejść do nich racjonalnie, nie twierdzić, że no bo jak to ten, to tego nie zrobił. No zrobił, no, no zrobił. I z drugiej strony podejść po ludzku do drugiego człowieka, zobaczyć w nim drugiego człowieka. Nie nienawidzieć go dlatego, że ma inne poglądy. Ma prawo. Może się mylić, może to my się mylimy, ale to nie ma znaczenia. To nadal jest drugi człowiek. I naprawdę czas najwyższy się obudzić i trochę tak otrząsnąć. Może się też trochę zawstydzić tego, jak bardzo zacietrzewieni byliśmy w swoich przekonaniach. I takim chęci nawracania innych, najlepiej od razu mieczem, bo po co się słowem trudzić, bo przecież ja mam rację i ci, co za mną, tylko nie. My musimy zejść z tej drogi, bo ona jest dla nas bardzo niebezpieczna i prowadzi nas w no, co najmniej ślepą uliczkę. I jeszcze powiedzmy o ascendencie w bliźniętach, co oznacza, że będziemy postrzegani jako kraj dynamiczny, wszechstronny i komunikatywny. Polska może być widziana jako miejsce, gdzie ceni się wymianę myśli, edukację i innowacje. Uaktywnimy się w dziedzinie mediów, handlu i relacji międzynarodowych, wskazując zdolność do adaptacji i szybkiego reagowania na zmiany. Teraz będzie to w zasadzie potrzebne bardzo, więc to akurat dobrze. Medium Coeli mamy dla odmiany w wodniku, co podkreśla znaczenie oryginalnych, niekonwencjonalnych rozwiązań oraz wizji odnośnie rozwoju kraju, tak w sensie ogólnym. Istotniejsza będzie teraz współpraca i solidarność, a także dążenie do równości i sprawiedliwości społecznej. To też przenika się w wielu horoskopach. Sprawdzą się teraz przywódcy o nastawieniu progresywnym, którzy są gotowi wprowadzić takie zmiany i zainspirować ludzi do współdziałania. I obiecałam wrócić do władztwa. Merkury jest w znaku Panny. Panną według mnie rządzi Chiron, w związku z czym on jest w znaku Barana. Baranem to już jest dawno ustalone i się nie zmienia. Rządzi Mars, który jest w znaku bliźniąt, którym też już od dawna, i to też się nie zmienia, rządzi Merkury, który jest w znaku Panny. I jak widzicie, to taki jest kółko. Jeden drugiego za łeb trzyma, ale to jest taki układ współpracy wtedy tych trzech władców. I bardzo dobrze, że taki jest, bo nie ma w nim już Neptuna. I mamy Merkurego, który kieruje się logiką. Mamy Chirona, który jest takim narzędziem do uzmysłowienia sobie, co nas boli, dlaczego i jaką z tego wynieść naukę, jak się uzdrowić przez tą świadomość, co mamy w podświadomości. A Mars dodaje do tego wszystkiego energii i zdecydowania. To jest naprawdę fajne połączenie. Horoskop jest moim zdaniem bardzo optymistyczny, napawa rzeczywiście jakąś nadzieją. No oczywiście to my decydujemy o tym, co zrobimy i jak tą energię wykorzystamy, ale narzędzia są, więc warto się pochylić.
Zapraszam do quizu. O tym filmie będzie gdzieś dzień albo dwa po ukazaniu się samego filmu. Też dziękuję wszystkim wspierającym, tak komentarzami, tak darowiznami, tak tymi naciskającymi guzik wspieraj albo podziękuj, gdzie tam właśnie też wspieracie mnie finansowo, co jest no niezbędne wręcz, żeby ten kanał dalej funkcjonował. Bardzo dziękuję tym, którzy już to robią i tym, którzy jeszcze to zrobią, to bardzo zachęcam i też już z góry dziękuję. Dziękuję subskrybentom i zapraszam kolejnych, komu się podoba, niech zostanie z nami. Ustawcie sobie powiadomienia, choć też co kilka dni warto zaglądać, bo powiadomienia są dość oszczędnie wysyłane przez YouTube, bo kanał nie jest jakoś tak specjalnie lubiany w serwisie. Przez boty w zasadzie, no to taka głupota, ale boty nami rządzą. A więc no jak ktoś chce oglądać, wiedzieć co się dzieje, to po prostu zapraszam, żeby co parę dni sobie wszedł i zobaczył codziennie coś jest. No i też jest też taki nowy cykl shortów, który przenika się z tym cyklem o stopniach znaku zodiaku. Kiedy to cykl o stopniach znaku zodiaku nie za bardzo przypadł do gustu ludziom, którzy się astrologią nie interesują. No ale już jak go zaczęłam, to go chcę skończyć. Natomiast drugi jest taki już kompletnie rozrywkowy. Nawiązuje do tych quizów o charakterach znaku zodiaku. Na razie wyjdą tylko dwa shorty tak na tym kanale otwartym. Reszta będzie tak do końca lipca, mam nadzieję, dostępna dla wspierających. One się tam potem co jakiś czas, ale dość rzadko będą pojawiały, bo one mi się muszą zmieścić tylko tam, gdzie nie będzie shortu o stopniach znaku zodiaku, bo jak się dowiedziałam, też za dużo publikować nie można naraz, no więc nie będę za dużo publikować, ale cykl jest taki, no tak z przymrużeniem oka o charakterach naszych. Zachęcam. Pierwszy film, znaczy dla wspierających już dwa są dostępne, Baran i Byk, a na kanale otwartym 20 i 21 lipca, czyli jak ten film się ukaże, to też one już są. Więc zapraszam sobie tam w shortach pogrzebać. Jak macie ochotę na chwilę rozrywki, to są shorty, więc one są krótkie, to zapraszam. Dziękuję komentującym, zachęcam następnych. Komentarz później mieć co najmniej 7 słów według ekspertów, żeby miał sens dla botów, no bo kto się przejmuje sensem dla ludzi. Dziękuję za lajki i proszę o następne. I dziękuję tym, którzy dzielą się moim kanałem z innymi i też mile widziane takie czynności w przyszłości. Do następnego filmu!